Coś mi się tu nie zgadza. To bardzo. Wszystko już z ciebie, demon. Wszystko już z ciebie. Teraz wszystko muszę naprawiać. Wszystko muszę sam robić. W ogóle, ale wieje. Ludziska, tak wieje. A tak żrrr. No wieje. Pragnienie spotkania wyroczni będzie twoją zgubą. Gościu lata, też chce latać. O, oh, fuck. Wiem o tym. Nie przeszkadzaj. Poradzę sobie. No, biali nie potrafią latać. A ten będzie skakać. Ale sobie musicie niszczyć tą świątynię. No, nie. Aha. Pragnienie spotkania wyroczni będzie twoją zgubą. Arogancki głupcze. Spider Kratos, Spider Kratos, bo to jest właśnie Spider Kratos, Spider Kratos. No miałeś skakać, ty pajacu. Here we go again. Już my się nim na pewno zajmiemy. Są jakieś tam eventy? I tam eventy z moja no... pięta Achillesowa. Arogancki głupcze. Nie pokonasz nas. Może i jesteś wielkim wojownikiem, ale nie ma dla ciebie miejsca w naszej świątyni. Odgryzane nawet gdzie te klawisze są. Nigdy nie zobaczysz się z wyrocznią. Ale no, one są, te klawisze są zbyt daleko ciebie ustawione na tym padzie. To nie tak łatwo nakliknąć to wszystko. Proszę, cóż za upór, prawda? Upór przyniesie mu tylko śmierć. Mojej
Round one pokój zrobiony. Oh god damn it. Głupie to. Wszystko przez demona. No, gdyby nie on, ja bym już dawno wszedł. Głupie takie. A ty masz w ogóle dziwne działa. No jest strasznie dziwne dzidy. O rany, co ty wyczasnął? W ogóle ma... Dobra. Kolejna faza zaliczona. Nigdy nie dopuszczę do tego. Nigdy nie wygrasz. Będziemy patrzeć, jak giniesz. Gin naznaczony. Dlaczego naznaczony akurat? On nie jest naznaczony, on jest skietosowany. O kurde. No ładnie. Gość w jakimś WWE grał chyba. Z Trumpem walczył czy coś. Jakiś Speedy Gonzalez jeszcze. Dobra. Sęk w tym, że jak zabija mi moją podłogę i nie ma nigdzie haka, to ja mam uciec. Może zacznę jakoś latać czy coś. No tego jednego kawałka mi nie zabił. O kurde, God of War FPP. Najlepszy gier na świecie. Bang, bang. Jole, no prawie jak Dark Souls. Tum, tu.
Fajne muzyki. Godowość zawsze miał dobrą ścieżkę przy walkach. Zazwyczaj to jest jeden ten sam kawałek. No i zabił swoją szefową. Tak się oddzielam bliźniaków syjamskich. Ale 200 ciosów płonącym mieczem to pikuś. To 6 ciosów mieczami go zakautowało, ale 200 ciosów płonącym mieczami to pikuś. Surprise, motherfucker. No cóż. Co mu to jest dziabnąłeś? Amulet Ubelia Bolesa. Krytycy filmowi już oglądali nowe Star Warsy. Podobno najlepszy film od czasów całej trylogii. To nieźle. Ale jeśli mam być szczery, to nowa trylogia mi się podobała. Znaczy, w sensie ta druga trylogia. W sensie ta pierwsza, która była druga. Ale nie trzecia. Podobała mi się. Choć pierwsza, czyli no ta, w sensie druga, ale ta pierwsza trylogia też była nawet spoko. No dziwne to wszystko. A, w ten sposób. Już nie mogę się czekać soboty. Dezoglądałeś to Rogue One? Tak, to bo w sumie chcę sobie wprowadzić na DVD. Ale o logiki tej sobie nie pytam, bo wiadomo. A tu bo nie będą skrzyneczki, tak? Tak. Pokażcie tego tłuposza. Przedmiot, który posiadasz, nie ma na mnie wpływu. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. No shit. Nie przejmuj się. Moja przeszłość jest przesądzona.
długo czekałam na ten dzień. Twoje myśli są tak zmącone, a umysł ogarnęło zwątpienie. Czuję to. Czy szukasz prawdy? Na jakimś kierunku będzie znali widli. Tak. Jeszcze poczekaj, spój rok minimum. Jeśli nie rok. Pamiętaj, za prawdę zawsze należy zapłacić wysoką cenę. Przeszłość już nie wróci. Nie da się cofnąć czasu. Nie. Fur jest zatruty. Tylko czekam na przeczytanie gier rok. Tutaj to dla mnie pestka. Że jeśli będziesz się opierał, szanuję. Nie okażą litości. Oczywiście będę musiał unikać spoilerów. Orkos jest szczery i ma dobre zamiary. Orkos! Ja muszę poczekać, aż będzie ten... W stosownym czasie odegrać. Muszę poczekać, że ten Last Jedi będzie na Blu-rayu. Czyli na jakieś... pół roku. Mój czas dobiega końca. Myślałem się, że w maju już będzie. Uwolnić się od szaleństwa, które cię opętało. Musisz zwyciężyć tych, którzy strzegą przysięgi złożonej Aresowi. Jak stawić czoła furiom, gdy to, co widzę, jest łudą? Daleko za morzem, w latarni morskiej na Delos, znajdują się oczy prawdy. A ty domu byłem, że ja i tak przed samym widziałem, że Han Solo zginął. Odnajdź oczy prawdy. One ci wskażą drogę do wolności. Ja tylko ty, Dezen. Jak też przyszedłem akurat na to przebudzenie mocy z kumplami, chyba tydzień po właśnie scenie się filmu, to właśnie te informacje, że Han Solo zginie, były wszędzie, po prostu nie dało się tego uciec. Musiał być, nie wiem, internet sobie odłączyć. No. Wszyscy kochamy internet, tych śmieci. I pewnie tej części się okaże, że to Luke zginie. Nie zdziwiłbym się. Znaczy, może bym się zdziwił. I odpalam ją na Facebooka. I spłynęli. W sumie faktycznie, no, premiera jest już we wtorek. Tak, 12. Nie, 14. 12? Jakoś tak. O kurde, dżungla. I mamy z dupy skrzyneczki. Celowali mnie. 14 są przedpremierowe. Przedpremierowe są dla tych, którzy więcej zapłacą, co? Ja i tak rzadko odchodzę do kina. Chyba jedyny film, jaki w przyszłości zobaczę w kinie, to będzie Deadpool 2. Idź pan z tą swoją dzidą gdzieś indziej.
Głupie kozy. No i tyle ich widzieli. Ale idę dopiero 16, bo całe pozajmowane wszystko. Moje obowiązkowe filmy w przyszłym roku to Avengers Infinity War i Deadpool 2. Czyli tutaj chyba tu na oryginalnej Hand Fidget Spinner. To ale gruntyluje. Ale po co? Ej, po co dziś w ogóle takie rzeczy? Mestus. Już lepiej nie wiem, no. Daj mi te pieniądze. No ładnie. W życiu bym nie kupił. No widzisz, a jednak myślałem, że masz godność człowieka. No i masz. To nie wiem, co kierowało ich, aby dać mi taki jabłek, który kupuje tylko książki. Ty kupujesz książki? Skrzyneczki, zbiornik. No dobrze, tylko co w tym zbiorniku? Damn. Nie, to są jakieś tylko pieski i koza. Ej, ale za dużo tych piesków. Narzucił, tak po prostu, taką wielką kozą.
A chwila, ja tu byłem. Ale ja już tu byłem. Dobra, teraz już czajnikuję. No więc w ten sposób. No nie. A pan po co tutaj przyszedł? Dammit. A jeszcze te muszki, no po co są te muszki durne? Głupie muszki, no. Te wszystkie mógłbym walczyć, ale... Nie z tymi irytującymi muszkami. Grubas. Dlatego nikt nie lubi grubasów. Są głupi. Tak troszkę go... no. Te muszki. No dobra. Lecimy, lecimy, nie patrzymy. Co my tu mamy za skrzyneczki? Tu nie mamy żadnych skrzyneczków. Oszukali mnie. Człowiek myśli tu na jakieś skrzyneczki, czy coś, ja tu nic. A idź pan z tym. Oskamowali mnie. No ładnie.
Co ważniejsze, kiedy będzie jakiś duży boss? Kiedy będziemy walczyć z jakimś bogiem, czy kimś? Nie, fajna w ogóle sprawa. Przydałoby się takie coś. Miałbyś nieskończonie naprawione rzeczy. Już. Najpierw chciałem klejnociki. Padam, pam, pam, pam. Dobra, go, pamiętaj, że jest. Z drugiej strony, jak tak myślę, to chyba powinienem na to drugie skoczyć. Oj, wołgi. W ten sposób, no... W ten sposób nie skoczy, tam muszę mieć jakąś podstawkę czy coś. Jaka skrzyneczka? Już nie ma żadnej skrzyneczki. Co mnie szykujesz? Jest skrzyneczka zamknięta, to są truchła. Te skrzyneczki są skrzyneczkami, które były z orbami. Że nie ma tu żadnych skrzyneczek. Mam mały pomysł. Nie, mój pomysł nie zadziała. A ta zielona? Nie, no ta zielona to jest skrzyneczka ze zdrowiem.
Jakie to jest genialne! Ja jestem genialny. Pyk. Pyk. Ta-dam! I did it, guys. I teraz wystarczy po tym sobie wejść na górę. Teraz zrobić takie czary-mary. I działa. Ja zawsze wiedziałem, że jestem mądry i to bardzo. No i tak po co idziesz na tą, na ten dół? Żeby się przejechać? Gryota. Te, lawa pod wodą. Lawa pod wodą. Już lawa i woda powinny się przemienić w kobalt. Czy w obsydian. Mnie to miejsce na larzy daj. Zresztą można oglądać. Kurde no, to jest Star Warsowi maniacy. Dziwne jesteście. Tak przytyłeś 6000 kalorii. No, Demciu, nie trzeba było tyle żyć. Jakbyś nie żał, to byś zapłacił za dwa miejsca. No nie, te posągi. God damn it. God damn it. Rzuca fix. Nie lubię tych kolosów dumnych. Kurde. Co? Ale wcześniej wpłuj się. Dance game. Nienawidzę tych kurde typów. Jak ja ich nienawidzę.
No dobra, uaktywniam. Na. I weź ufaj temu. Ciekawe, czy znowu kogoś USAP zabiłem ze względu na to, że krzyknie spoiler przed seansem. Nadziwisz się? Ej no, klikam to L2. Ej, coś w tej grze jest nie tak. Aha, dobra, w ten sposób. No i opadł kloc. Dziwię się, bo mam wyjebane na spoilery, a w ogóle to nie psuje faktu oglądania. No, mimo wszystko psuje. W niektórych filmach psuje to efekt zaskoczenia, niektórych, nie wiem, powiedzmy to plot twistów. No, powiedzmy sobie szczerze, no, gdybyśmy nie wiedzieli, że na przykład Han Solo zginie, to prawdopodobnie większość myślałaby, że skoro to jest taka, wiesz, to jest bajka Disney, jakby nie patrzeć. Chwila. Bajka Disney, to pewnie nawróci się ten jego syn i wszyscy będą szczęśliwi. Także to był plot twist i to ładny. I mimo wszystko troszkę niespodziewany. Więc za taką zdradę, no to nie dziwię się, że chcieli go zabić. Pięć godzin później. Kurde, gościu ma powietrza w płucach. Nie psuję, bo wiem, co się stanie i nie mam w tej chwili zaskoczenia. No właśnie, to o tym mówiłem. Jakieś statki wikingów. Pod w Girze. W Girze. Notka. I tak nie będziemy jej czytać. Dajcie więcej łoków, Golgony. Ja mieć za mało życia. Ja nie mam życia. Ciekawe, czy mogę ten statek zawalić. Tak średnio. Ale mi się przypomina Dragon Age 2. Dzięki. Kurde, ale naprawdę, jeśli chodzi o Dragon Age 2, to ten tytuł był naprawdę spoko. Gdyby tylko nie ten recykling poziomów, nawet to ten recykling tak bolał. Ten recykling był nawet gorszy niż mimika w Andromedzie.
Ale ciekawe, jak będzie w przypadku kolejnego Dragon Age'a. Tylko tchórze się chowają, Orkosie. Wiesz, że także stoję na straży twojej przysięgi. Zabiłbyś mnie, nim otworzyłbym usta. Mów zatem. Dlaczego postanowiłeś zdradzić własny ród? To byłeś ty. Twoja przysięga zasiała we mnie zwątpienie. Jak to możliwe? Mimo, że tyle wycierpiałeś, nadal nie rozumiesz, dlaczego zostałeś wybrany? Dlaczego Ares tak zdecydował? Dlaczego nadal cię potrzebuje? Do rzeczy. O, Kratosie. Ares, bóg wojny, planował to od lat. Narodziłem się ze związku boga wojny z królową Furii. Ze złości i szaleństwa Ares planował począć wprost idealnego wojownika. Ale okazało się, że go rozczarowałem. To matki mnie oszczędziły. One kazały mi strzec złożonych przysiąg. Mimo, że byłem obarczony brzemieniem, to pragnąłem być sługą tych, którzy darzyli mnie miłością. Wszystko zmieniłeś, Kratosie. To twoje ostatnie zadanie spowodowało, że zacząłem kwestionować czyny moich bliskich. Poradziłem się Aleti. To ona wyjawiła mi, że Ares planuje strącić z tronu Zeusa. O nie! Potrzebował jednak wojownika idealnego. Bóg Ares wyznaczył ciebie, byś zburzył mury samego Olimpu. Aresie, pokonaj mych wrogów, a moje życie jest twoje! By być pewnym, że będziesz mu oddany, Ares matki. Chyba zmienię jednak na dubbing angielski. Miałeś przerażę. Naprawdę, Kratos w wersji angielskiej jest nie do podrobienia. I nawet pan kolega Linda tego nie naprawia w wersji polskiej. Nie jest w stanie przebić. Co się stało, już się nie odstanie. A teraz pragniesz zmienić swoją przeszłość. Nie potrzebuję pomocy Furii, żeby tego dokonać. Jeszcze ten fakt zaskoczenia zawsze miałem. Znaczy, jak to jest wtedy na ekranie oglądaną przeze mnie, a jeszcze jak ktoś mi powie. Zupełnie inny poziom gry dla mnie. No to masz dobrze, że tak powiem. Masz dobrze, że. Przyglądając się klejnotowi, Kratos zrozumiał, że musi pokonać siły, które nękają jego umysł. Wolny od obłędu. Kierował swój gniew ku pozostałym furiom, obmyślając plan ich zagłady. Patrzcie, kalęczka. O nie, Cerberus. A tylko Cerberusa, zagrabił sobie w Mass Effecta. Może niekoniecznie Andromedę, bo Andromeda jeszcze jest droga. Psiaki.
słabych i lepiej smakują jak się kupuje za bezcen. I to jest akurat prawda. Mucho ludzie. Nikt nie lubi mucho ludzi. Rany, nie za dużo was. Wow, całe miasto odbudowuje. Cały wewnętrzny pierścień z kolonii górniczej, starego obozu. O, patrzcie, jakieś zwłoki. Przywróciłem do życia ludziów też? Obserwowałem cię od wielu lat. Kiedy byłeś jeszcze chłopcem, dostrzegłem coś. Nawet kiedy straciłeś brata, nie dałeś się porwać emocjom. Ta tragedia tylko cię wzmocniła. Kratos jest mniej biały. A teraz, Kratosie, udowodniłeś światu, że jesteś naprawdę wielki. Trzymaj miecze. Służyłeś bardzo dzielnie. To dzięki tobie zwyciężyliśmy. Więc dziś możemy cię uznać za jednego z nas, ale przede wszystkim za najwybitniejszego generała Sparty. Sparta! Więc jest dla ciebie coś ważniejszego niż ambicja. Pa, lata, atomówka. Ej, tam była skrzyneczka. A te skąd się wzięły? Z bajonety? No cóż, tak bywa. Jezus, co ptak płacze? Co to jest? Jakiś kot?
skrzyneczka. Może się później przydać. Tak przy okazji Andromeda też przydała się poniżej oczekiwań. Co zdecydowanie. Czas odbudować kolejne miasto. Hoppa! It's Emmy Kratos. To nie jestem, to nie jest dobry okres dla wydawcy. No i jej mówię, no... zbankrutuję. Jeśli się będzie dalej tak dalej trzymało, jeśli będzie takie miało dalej podejście, to zbankrutuje w mieniu oka. A skoro jest na tyle, że mam wyjść Markę na za Marką studia, no to cóż, to już wedle własnego życzenia. To już wedle własnego życzenia, czyż na własne życzenie. Dobra, jak to wygląda? Mamy tutaj takie coś. No patrzcie. Chyba, że mogę tu za wajchę pociągnąć. Nie, nie mogę. Proszę się dla właśnie wypuścić przeciwnika. A co ja mam go tak mocno ciągnąć? Cóż, niech jej wypieczy jano. Tylko się przysłuży nam. Zastanawiam się, co teraz. Mam takie... Nie, to jest akurat błędne. No tutaj już nic nie wybuduję. Tutaj już nic nie pociągnę. Tu nie wyjdę, tu też nie. Chociaż z drugiej strony może tutaj. Nie. Szkoda, że jej po drodze ubił Nusofańców. Taki dungeon keeper byłby fajny dzisiaj.
Miałem takie zamknięcie modami, ale nie skończyłem. Gawa Jowa, mimo wersji z Goga. Ale no... Powiedzmy, no... Szkoda ci i jej? Jakoś w to wątpię. Szkoda studiów, które powymordowali. Ale no, samego jej jeszcze nikomu nie jest szkoda. Coś sobie. Ne, strzelałem skrzyneczek. W ogóle chyba sporo odważnych koncepcji gier gdzieś poginęło. Myślisz? Naprawiłem mu rączki. To się tak będzie zastanawiał, co muszę on zrobić, jak nie zdążę. I umel po dwa kryć. Ja wiem, że gierki indie teraz są takim źródłem o... No indie, no... Tu już swoją drogą. Wiem już. Chodź kolego. Jedziemy na górę. No. Easy peasy. Najważniejsze, czyli skrzyneczka z okiem Gorygony. Ofiara została złożona i mamy więcej zdrowia. Pierwszym, którego osadziły tu furie. Spójrz, to
ja prowadzę kronikę. Orkos narodził się tutaj. Jego matki, one, cóż, kiedyś były kiedyś sprawiedliwe. Srogie, choć sprawiedliwe. To mogło mieć coś wspólnego z Aresem. Nie wierzę. Tak go potraktowali. O, własnego syna. To nie jest powód, by zdradzać własny ród. Dokonał zdrady? Brzmi znajomo, prawda? A, ale on zrobił to dla ciebie. Nie prosiłem o pomoc. O ile się nie mylę, otrzymałeś ją. Nieprawdaż, Spartiato? Będziesz świetną ozdobą mojej kroniki. Oszalałbyś. Oszalał. Więc tak czy tak, czak czy tak, więcej będzie już następnym razem. No ale teraz styknie tego dobrego. Ale jeszcze wcześniej musimy zrobić coś, co powinniśmy zrobić już jakiś czas temu. Bang. I o wiele lepiej.